Wzruszające słowa Igi Świątek. Polka zabrała głos na korcie. Iga Świątek, Sofia Kenin 6461. Świątek, jestem tak szczęśliwa, że nie wiem, co się dzieje. Iga Świątek, pierwszą polską mistrzynią Rolanda Garrosa. Polka odniosła niezwykły sukces, pokonując w finale Sofię Kenin 6461. Zawsze chciałam wygrać turniej wielkoszlemowy i to się udało, mówiła wzruszona Polka przed zejściem z kortu. Świątek jest pierwszą polską tenisistką, która zwyciężyła w singlu Rolanda Garrosa. Wcześniej, 81 lat temu, w finale grała Jadwiga Jędrzejowska, ale przegrała. Nie wiem, co się dzieje, jestem tak szczęśliwa, tak wdzięczna, że moja rodzina dołączyła do mnie dzisiaj. Po prostu to za dużo emocji dla mnie. Zawsze chciałem wygrać turniej wielkoszlemowy i to się udało, mówiła po meczu Świątek. Polka nie posiadała się ze szczęścia. Nasza tenisistka podziękowała wszystkim, którzy jej wspierali, w szczególności tacie, reszcie rodziny oraz sztabowi. Tata nauczył mnie, jak być profesjonalistką. Nauczył mnie, jak być pewną siebie na korcie, mówiła wyraźnie wzruszona 19-latka. Dał mi wszystko. Przepraszam, nie umiem powiedzieć więcej, powiedziała, ocierając łzy wzruszenia. Polka w momencie wygranej miała 19 lat i 132 dni. W finale pokonała Sofię Kenin, która walczyła z kontuzją prawej nogi i w drugim secie musiała z tego powodu udać się do szatni. Po powrocie nie wygrała ani jednego gema. Mam nadzieję, że kontuzja Sofii nie jest bardzo poważna. Chciałam grać agresywnie. Bardzo się stresowałam, było ciężko. Tak naprawdę nie wiem, co sprawiło tą różnicę na moją korzyść, powiedziała Świątek.